Cześć, jestem Klaudia od no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na podstawie wykresu funkcji f przedstawionego na poniższym rysunku narysuję wykres funkcji y, gdzie mamy wartość bezwzględną x. Ważne jest to, że jak mamy wartość bezwzględną, no to musimy mieć tutaj dodatnie rzeczy, tylko i wyłącznie. Mam tutaj na myśli x, a odtąd... Nasze x -y przyjmują, nie chcę mówić wartości, bo wartości to y, więc przyjmują liczby ujemne. Zatem ten fragment funkcji jest przez nas pomijany, a tą funkcję odbijamy przez oś o y. Zatem idziemy tu. Jest 3 minus 2, no to będzie. Minus 3, 2, minus 2, tu jest na piątce, to tu na minus piątce to jest ten fragment. Hop, no i tutaj, to przechodzi przez 1, no to u nas będzie przez minus 1 przechodzić. I ten wykres, który nam tutaj wyszedł, to jest to, czego szukamy. Ok. No to teraz tutaj. Odtąd mamy x, które są ujemne. Może ja to będę skreślać. O. To tego nie bierzemy pod uwagę, a tę część odbijamy przez oś y. Tu jest 2, 2. No to będzie tu. Tutaj jest na czwórce, będzie na minus czwórce. Tu jest na piątce i na czwórce, na minus piątce i na czwórce. O. Idzie nam to. Tutaj. Tak. I tak. Zaznaczam Wam wykres, który potrzebujemy. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.